Witamy wszystkich zebranych na bardzo zorganizowanym z okazji. Właśnie, Dawid, wiesz, z jakiego okazji się tutaj spotkaliśmy? Oczywiście, dzisiaj 8 marca, Dzień Kobiet. Dlatego kobiety witamy w sposób szczególny. Oklaski dla wszystkich dam. Specjalnie dla kobiet nasi koledzy przygotowali występy artystyczne. Mamy za jedną nadzieję, że na dzień mężczyzny koleżanki obdzięczą się tym samym. Nie chcę cię zmartwić, ale nie ma chyba czegoś takiego, jak dzień mężczyzny. Nie ma? Nie. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak w proteście odwołać wszystkie dzisiejsze występy. Dziękujemy Państwu za przybycie i do zobaczenia za rok. Daj spokój. Mamy przecież dzień Wagarowicza. To sobie to odbijemy. Nie mów tego głośno. Są to nauczyciele. Już się nie odzywam i tobie radzę to samo. Czas na pierwszy występ. Przed Państwem marca. 8 marca marcowy wiatr z osiemną miną do miasta wpadł. Spadł do kwiaciarni przed 8 tuż i kupił bukiecik z 1000 róż. Wszyscy zdumieni patrzyli nań, dla kogo te kwiaty? Dla wszystkich pań. Do przystanku wstał wiatr i wszystkim panom podarował kwiaty. Jako, że jestem sądzącą gwiazdą konferencjerki, pozwolę sobie powiedzieć dobrze. Pewnie żenujący. Jakie są trzy ulubione zwierzęta kobiety? Norki w szafie, jaguar w garażu i osioł, co na to wszystko zarobi. Jest to ty... Nie, wydaje mi się, że twoja gwiazda już niestety wygasa. Nawet nie zdążyłeś poprowadzić porządnie jednej szkolnej akademii. Jest to tylko twoje zdanie. Niech kobiety potwierdzą, że prowadzą brawo rok. Chyba tak. I ważne co, ważne jak. Ale o tym porozmawiamy po piosence, którą zaśpiewa Kuba. Myśl na sobie dziś, zaproszę cię, będę lody i będę polski. Już całuję twoje rączki, trzymam ręku kwiatów P. Nie zapomniałem daty te, tylko otwierasz mi myśli swoje i będziemy tylko we twoje. Nie powie się, nie powie, nie każdy się tobie. Mamy nadzieję, że się podobało. Nasi koledzy pocieszyła przygotowywali się do występu. Czego nie robi się dla naszych kobiet? Ryzykuje się w szkolną reputację. Trzeba na pamięć nauczyć się tekstu, nie ma za to ceny. Nie ma oceny? To co ja tutaj robię? Jeszcze kilka apeli, może skreślić ci tam na gazę. Mam nadzieję, że przed wywiadów tu. Ja mam na przykład zachowanie bardzo dobre. Nie może być. Jak? Ha, 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 ma się chody tu i tam. Jak zwykle trzymają się ciebie głupie żarty. Lepiej posłuchajmy kolejnego wiersza. Dla nas dziś kwiaty i uśmiechy i pierwszy płomień bliskiej wiosny, dzień bez kłopotów i bez trosk, dużo radości. Dla mamy, pani, dla dziewczynek, w domu, w szkole, na wycieczce, każdego dnia dobry uczynek, to jest od chłopców upominek. A ty, Dawid, umiesz pisać wiersze? Nie, a dlaczego pytasz? Wszystkie kobiety lubią wiersze. Wymyślasz o rym i już jest urzeczona twoim talentem. Poważnie? Jak najbardziej poważnie. Co, może coś ułożymy na poczekaniu, by zauroczyć wszystkie panie? Proszę bardzo, wymyśl jakie słowo, a ja znajdę rym. Kobieta. Kobieta z daleka. No nie. Teraz ty. Kobieta nie czeka. No widzisz, nie jest to takie trudne. No ale ułóż z tego cały wiersz.
Kobieta z daleka na ciebie nie czeka, bo dawno to nie chłop, lecz zwykły kaleka. Zdobyłeś serca panu. Jesteś nowym Mickiewiczem z Kosiny. Jak myślisz? Myślę, że już czas posłuchać nowej piosenki. Dlaczego? Kobiety wolą mężczyzn z klasą, poważnych, błyskotliwych, inteligentnych. Czyli wychodzi na to, że ciebie nie cierpią. Ale to się zmieni. Będę profesjonalistą w każdym całym. Wątpię, żeby ci się udało. Już mi się udało. Popatrz, jak na mnie patrzą. Nauczycielki za 5 lat będą chwalić się uczniom. Uczyłam tego Bartka. To był dopiero szkolny konferencje. A jak prowadzi Akademię na Dzień Kobiet, do dziś nie mogę zapomnieć jego błyskotliwych zapowiedzi. Skoro tak, to zapowiedz kolejnego artystę estradowego. Patrz, jak to robią zawodowcy. Drodzy Państwo, jest mi niezmiennie miło zapowiedzieć Mateusza, który specjalnie dla wszystkich dam powie piękny wiersz z okazji święta. I ta, która ma śmieszne kucyki. I ta, która ma śmieszne kucyki. I ta, która ma gąski ogon i ta, która ma zowal kolczyki. Czy kokardę ma z boku czy z przodu? Czy Kasia na imię czy Ala? Krysia, Zosia, Małgosia, Zuzanna. Czy jest duża, czy średnia, czy mała? Dziś swe święto obchodzę od rana. Ciocią, siostrą i kuzynką, razem z naszą panią i mamami. Więcej światek się dzisiaj należy. Albo uśmiech, albo wierszyk, albo kartka z serdecznymi życzeniami. To był niestety ostatni punkt programu. Ciekawe, czy za rok znowu nas wezmą na konferencję. Nie, na pewno, z tobą nie wiadomo. Jak to? Jak na życie, wylądzuję w szatni i będziesz wieszać kurtki, a ja cały show będę miał dla siebie. Będziesz rozmawiał przed ludźmi, stały z tobą. Zresztą mało sprecyzowany plan. Jedno jest pewne. Chcieliśmy życzyć wszystkim kobietom, i tym dużym, i tym małym, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia. Szczęścia. Pomyślności. Żeby cały rok był jednym wielkim 8 marca. A wszyscy mężczyźni was wierzyli i traktowali jak królowe. Bo bez was świat byłby niczym. Do zobaczenia za rok.